po tej demokratycznej stronie w polskim parlamencie. Idziemy powiedzieć panu prezydentowi dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza jest taka, że ponieważ to trzecia droga gwarantuje dzisiaj większość demokratycznej koalicji, chcemy powiedzieć panu prezydentowi, że innej większości w tym Sejmie niż demokratyczna koalicja nie będzie. I my to chcemy przypieczętować w imieniu tej większości, w imieniu tego ruchu, który tę większość stanowi i który ją zabezpiecza. Taka właśnie koalicja w tym Sejmie się zawiąże, jest gotowa do przejęcia odpowiedzialności za Polskę, a ta odpowiedzialność, i to jest druga rzecz, którą chcemy panu prezydentowi powiedzieć, będzie musiała być oparta na pojednaniu. Nie może być tak, że będziemy zachowywali się, mówiąc w wielkim skrócie, tak jak oni, bo skończymy tak jak oni. Obiecaliśmy Polakom pojednanie. Obiecaliśmy to, że będzie to kraj dla wszystkich, niezależnie od tego, na którą partię głosują, że nie będzie żadnej polsko-polskiej wojny i chcemy też o tym pana prezydenta dzisiaj zapewnić, że to bardzo leży nam na sercu. To jest ważne, że odbywają się te konsultacje i będziemy też zwracać się do pana prezydenta z wnioskiem o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Sejmu, posiedzenia parlamentu, żeby rozpocząć już pracę w nowej kadencji. To byłoby bardzo piękne, gdyby na 11 listopada był już wyłoniony nowy marszałek Sejmu, nowy marszałek Senatu i jeszcze by funkcjonował stary rząd. To by było takie płynne przekazanie władzy, które jest bardzo potrzebne dla poczucia stabilności i bezpieczeństwa wszystkich naszych rodaków, wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Dla nas odtworzenie tej wspólnoty, odbudowa zaufania wzajemnego do siebie, zaufania obywatela do państwa jest rzeczą niezwykle ważną. Idziemy z jasnym przekazem, jest większość w Sejmie, która jest w stanie wyłonić rząd, powołać premiera, udzielić mu wotum zaufania, jest w stanie wyłonić prezydia Sejmu i Senatu, rozpocząć pracę. Jesteśmy do tego gotowi. Spotkamy się zaraz pewnie po zakończeniu naszego spotkania i odpowiemy na Państwa pytania. Panie Przewodniczący, czy premier jest wiarygodny, gdy zapewnia prezydenta, że tworzy większość i że w to wierzy? A do pana prezesa, czy nie ma pan wrażenia, że PiS nie ma jednej wspólnej ustalonej wersji, że rozmowy już trwają, czy rozmowy dopiero się zaczną? Mamy w Polsce i mam nadzieję, że zawsze będziemy mieli wolność wiary lub niewiary i wyrażania swojego światopoglądu i przekonań religijnych. Myślę, że wiara pana premiera Morawieckiego, jeszcze premiera Morawieckiego w to, że ma jakąś większość albo ją zbuduje, jest dzisiaj z gatunku zjawisk metafizycznych, a nie politycznych. Nie ma większości, nie zbuduje większości. Rozumiem, że musi tak mówić, no bo musi coś mówić tym wszystkim szeregowym działaczom PiSu, którzy dzisiaj patrzą na kapitana i mówią: kapitanie, statek tonie, a co z nami? A on musi powiedzieć: słuchajcie, ogarniam, coś tam rozmawiam, coś tam zalepię. Natomiast ani nic nie ogarnie, ani nic nie zalepi. To jest mydlenie oczu Polakom i straszna strata naszego czasu. Nie naszego, polityków, ale czasu obywateli. A obywatele czekają na podwyżki, obywatele czekają na niskie rachunki za prąd, obywatele czekają na zmiany w edukacji. To są te rzeczy, które już mogłyby się zacząć dziać, a ta ich gra po prostu to utrudnia. Mamy określony plan dla polskich przedsiębiorców, wspólnot samorządowych, rolników, nauczycieli, ochrony zdrowia, działań związanych z przywracaniem właśnie praworządności, sięgnięciem po środki europejskie. Chcemy to jak najszybciej realizować i te działania, które tam chyba różne emocje są po prostu wewnątrz obozu rządzącego. Jedni jeszcze wierzą, drudzy już nie mają nadziei. Pogodzimy jednych i drugich, mówiąc dzisiaj jeszcze raz, mamy większość w Sejmie, wyłonimy prezydia Sejmu i Senatu, powołamy rząd, jesteśmy do tego gotowi, idziemy to potwierdzić do pana prezydenta. Nie wypada się spóźnić, więc bardzo serdecznie dziękujemy, przyjdziemy do państwa po spotkaniu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.